Tak jest, przyznaję, jestem elektrykiem, ale proszę teraz mi spięcia nie robić, bo muszę odczytać. I indeed I am an electrician, but please don't short circuit me now. I've got to read my statement here, my message. I bardzo przepraszam, chciałbym wysłuchać to. I do apologize, I'd love to listen to your song. Chcę najpierw serdecznie podziękować za zaproszenie mnie, first moich of all, kolegów. I'd like to thank you very much for inviting me. Dzisiejszej uroczystości. And my colleagues. To take part in today's ceremony. Że wiem, że jestem wśród dobrych i sprawdzonych przyjaciół. I know I am among good and tested friends. Pamiętam wizytę senatora Edwarda Kennedy'ego, członków jego rodziny i przedstawicieli fundacji imieniem Roberta Kennedy'ego w Polsce w maju 1987 roku. I well remember the visit Senator Kennedy, members of his family, as well as representatives of the Robert Kennedy Memorial paid to Poland in May of 1987. Przyjechaliście wówczas do mojego kraju, by zaszczytne wyróżnienie nagrody imieniem Roberta Kennedy'ego wręczyć moim bliskim współpracownikom Zbigniewowi Bujakowi i Adamowi Michnikowi i aby uhonorować pamięć polskiego księdza Jerzego Popiełuszki, który oddał życie za prawo każdego człowieka do wolności, prawdy i sprawiedliwości. You came to my country to present the coveted Robert Kennedy Human Rights Award to two of my close friends, Zbigniew Bujak and Adam Michnik. And to honor the memory of a young Polish priest, Father Jerzy Popiełuszko, who gave his life for the rights of each man to live in truth and freedom. Wasza ówczesna obecność w Polsce znaczyła dla nas bardzo wiele. Your presence in Poland then meant a lot to us. Dawała świadectwo, że nie jesteśmy sami w naszej trudnej walce o wolność i sprawiedliwość. It testified to the fact that we are not alone in our difficult struggle for freedom and justice. Dawała świadectwo solidarności. It testified to solidarity. Spotykamy się, aby uhonorować człowieka niezwykłego, uczonego wychowawcę młodzieży i wielkiego bojownika o prawa człowieka, profesora Fong In Lee. We meet today to honor a very exceptional man, a scholar, a teacher and a great fighter for human rights, Professor Fong Lee Jie.